podróżuje pan samolotem? Przecież samoloty emitują tony szkodliwego CO2, który przyczynia się do globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych, topniejących lodowców. A może podróż do Brukseli, Strasburga powinna odbyć się koleją? No, ale to już jakiś absurd kompletny. No jak? Dlaczego? No kolej teraz słyszymy, że to jest najbardziej ekologiczny transport. No ale zajmuje 15-16 godzin. Pani poseł niedawno miała problem, aby powiedzieć, na której granicy marzną dzieci w związku z atakiem reżimu Łukaszenki na Polskę. No i nie jest to granica ukraińsko-słoweńska, zatem proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże drogi, no... Ostatnio dodaliśmy film o 5 upokorzeniach polityków podczas wywiadów z Robertem Mazurkiem. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to was do niego odsyłam. A dziś pokażę wam polityków lewicy, którzy zostali upokorzeni podczas wywiadu. Jeżeli jest tu ktoś, kto uwielbia Roberta Mazurka, to też się tu znajdzie. A i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału A to ciekawe, to teraz jest ten moment. A jeżeli oglądacie nas na fejsie, to zaobserwujcie naszą stronę. I co bez przynudzania, lecimy! Pani Anny Marii Żukowskiej nie muszę wam przedstawiać. Każdy już chyba słyszał jej słynne wypowiedzi na temat tego, że Mazowsze graniczy z Białorusią. Mazowsze jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią, więc ta Białoruś jest naprawdę blisko. Blisko Grodno jest blisko Warszawy. Czy też może niezapomniana wypowiedź o rodzących mężczyznach? Biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Dziś jednak zobaczycie, jak podczas wywiadu z Robertem Mazurkiem pani Żukowska była za zakazem samochodów spalinowych. Stwierdziła, że większość ludzi wymienia samochody co 2 lata, co jest bez sensu i szkodzi planecie. Głosujecie za zakazem samochodów spalinowych, mówiąc, że to wszystko zostawia potężny ślad węglowy. Sami jeździcie autami spalinowymi, wsuwacie tropikalne owoce, które żeby się tutaj dostać, muszą pokonać tysiące kilometrów, ślad węglowy zostawiając. Jak to jest? Tak to jest, że po pierwsze nie wsuwa się tych awokado chyba kilogramami, a jeżeli chodzi o samochody, to bądźmy precyzyjni. Zakaz dotyczy sprzedaży nowych samochodów i oczywiście będzie można używać cały czas tych, które już były i będzie jak na Kubie, kupione. Tak? Że teraz są jeszcze tam warsztaty samochody za 50. Samochodowe moim zdaniem powinny już przewidywać raczej dobry okres w tym czasie, bo ludzie zamiast wymieniać samochody co 2 lata, dwuletni samochód to jest dobry samochód. Wymieniacie samochody co 2 lata? Ale jeszcze nikt nie wymienia w zasadzie samochodów. Ale rzeczywiście, że wymieniają, biorą w leasingu kolejny, to jest totalnie bez sensu. Mazurek słusznie zauważył, że większość zapewne tak nie robi. Za zakazem rejestracji samochodów lewicowych? Nowych lewicowych samochodów. Spalinowych, tak. Spalinowych. Co wymusza już, tylko ale nawet Ferrari będzie, już pracuje nad wszystkimi, a chodzi o to, że mówimy oczywiście o luksusowej marce, tylko pamiętajmy, że to te kwestie technologiczne idą z góry. Ja rozumiem, nie, zupełnie mnie nie interesuje Ferrari. Interesuje mnie to, że wymyśla się silniki, które będą coraz tańsze, silniki elektryczne. Uspokoiła pani posłów lewicy, drodzy posłowie lewicy, Ferrari też będzie elektryczne. Mam nadzieję. No spokojnie, kupicie sobie Ferrari. Skoro już i tak co 2 lata wymieniacie samochody, to co tam? A tak poważnie, czy zakaz samochodów spalinowych sprawi, że każdego będzie stać na nowy elektryczny samochód? Mazurek zauważył też, że to, że wprowadzimy podatek, nie sprawi, że sytuacja na świecie się poprawi. Wierzę w to, że wszyscy z państwa chcą, żeby państwa dzieci i wnuki miały gdzie żyć, żeby miały planetę, żeby ten klimat nie był na tyle drastycznie ocieplony, żeby już tych zmian się nie dało powstrzymać i żebyśmy mieli czyste i zdrowe powietrze, także w Polsce. A nie ma pani takiego wrażenia, że to jeszcze miałoby jakąś logikę? Ja nie mówię nawet sens, bo to chyba za dużo, ale przynajmniej logikę. Gdyby to obejmowało cały świat, w tej chwili to ma objąć tylko Unię Europejską. No bo jesteśmy w takim organizmie, który się nazywa Międzynarodową Unią Europejską. Pani, ja wiem, że Chiny byśmy chcieli zmusić, Chiny, tak? Stany Zjednoczone, Rosję. Byłoby fajnie, oczywiście. Indie. Jeszcze wysłuchajmy Biedronia, który też został zapytany o ten temat. Czego podróżuje pan samolotem? Przecież samoloty emitują tony szkodliwego CO2, który przyczynia się do globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych, topniejących lodowców. A może podróż do Brukseli, Strasburga powinna odbyć się koleją? No, ale to już jakiś absurd kompletny. No jak? Dlaczego? No kolej teraz słyszymy, że to jest najbardziej ekologiczny transport. No ale zajmuje 15-16 godzin. Pan Gawkowski zapytany przez Roberta Mazurka o dziwne SMS-y z linkami czy głuche telefony. No wiecie, o co chodzi, oszustwa, wyłudzenia. Pewnie się z tym spotkaliście, a jeżeli nie, to chociaż słyszeliście. Odpowiedział, że trzeba dzwonić na numer, który nam pomoże w tej sytuacji. Więc Robert Mazurek postanowił zadzwonić na ten numer i zgadnijcie, co się stało? Dostaje taką wiadomość i niechcący w to klika. Czy już coś złego zrobił? Zrobił. I od razu dzwoni na numer 8080?
albo za chwilę, korzystając z urządzenia, na którym był, wchodzi na stronę CERT Polska i informuje o tym, co się wydarzyło. CERT.pl pewnie, albo CERT.gov.pl. Tak, tak, ale co ważniejsze, ten numer 8080. Mhm. To jest bardzo prosty numer, który 8080 łatwo zapamiętać. I po ten numer da się zadzwonić? To da się. Całą dobę? Tak. 80. No i zobaczymy. Proszę Państwa. To 2280. Wybrany numer jest niedostępny. Nie, no nie, niemożliwe. Bardzo pana przepraszam. Przy panu to robię. Tak, 2280. 22 to numer kierunkowy do Warszawy. A nie ma pan zablokowanych numerów jakichś? Bo to też jest ważne. Panie... Sprawdzę za sekundkę, bo to niemożliwe. Ale nagle wychodzi... Nie, działa, działa, jest, cały czas działa. To jest wie pan co, przepraszam bardzo, ja już raz takiego gościa miałem. Ale to był rzecznik praw dziecka, który się upierał, że jego infolinia działa przez całą dobę. Ale działa. Infolinia jego infolinia działała, panie tylko nie całą dobę. Ale dobrze. Ten numer 8080, nawet z prefiksem 22, nie działa. Działa, no naprawdę. No oczywiście, że nie działał. To nie pierwszy przypadek, gdy ktoś upiera się, że infolinia działa, a okazuje się zupełnie inaczej. Jak podaje ChatGPT, zagrożenia w sieci mobilnej stanowią już ponad 40% wszystkich cyberzagrożeń, z czego większość ponad 90% dotyczy urządzeń z systemem Android. Wzrost liczby tego typu ataków w stosunku do poprzedniego roku jest niemal dwukrotny. Pamiętajcie, żeby nie klikać w jakieś linki, które nie są nam znane. Teraz trochę geografii. Posłanka Lewicy zapytana o granice Polski nie potrafiła odpowiedzieć. Przepraszam, nie chciała. Pytanie tym razem od Wojciecha. Pani poseł niedawno miała problem, aby powiedzieć, na której granicy marzną dzieci w związku z atakiem reżimu Łukaszenki na Polskę. No i nie jest to granica ukraińsko-słoweńska, zatem proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże drogi, no... Szczerze mówiąc, to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, tak? Jeszcze raz powtórzę. Ale wystarczy wymienić koniec, kropka, jedziemy dalej. Tak, ale ja nie uważam, żeby po prostu odpytywanie polityków z granic Polski służyło czemukolwiek. Oczywiście mogę teraz wymienić wszystkich naszych sąsiadów, nie mam z tym problemu, natomiast... No to proszę wymienić. Przecież mogła odpowiedzieć i byłoby po problemie. Znamy przecież też wypowiedź pani Żukowskiej, że Mazowsze graniczy z Białorusią. Mazowsze jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią. No ale wybaczmy paniom, może były zestresowane. Jak podaje Google, silny bądź długotrwały stres ma jednak niekorzystny wpływ na naszą pamięć. Zaburzenia. W tym zaburzenia metaboliczne, wywołane zwłaszcza przez długotrwały stres, mogą wręcz prowadzić do zmian w obrębie struktur mózgu odpowiadających za pamięć. Także pamiętajcie, nie stresujcie się. 500+. Kontrowersyjny temat zresztą jak każdy w ostatnim czasie. Pani Joanna Szeuring-Wielgus powiedziała, że kobiety odchodzą z pracy przez 500+. Kobiety rezygnuje z pracy i zostaje w domu? Tak. Mhm. A wie pani, jaki jest stopa bezrobocia w Polsce obecnie? 13. Coś mi się przypomniało, jak to usłyszałam, pewnie wam też. No i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich. No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Na koniec września 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5%, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z poprzednimi miesiącami i nieznacznie niższym niż w poprzednim roku. No i przejdźmy do, mam wrażenie, bardzo słynnego wywiadu w Polsat News i oczywiście jeśli myśleliście, że już pani Żukowskiej nie będzie, no to się myliliście, bo jednak ona już nawet nie jest perłą, ona jest diamentem. Ona jest skarbnicą wiedzy lewicy. Oczywiście tutaj bardziej chodzi nie o wiedzę, a o oburzenie wywołane słowami prezenterki, że ktoś się może do czegoś wynająć. Najmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzyżenia trawnika i dogada się z nią, że dostanie za to dwie dychy na przykład. Pani to potępia czy popiera? Ale pani tak bezrefleksyjnie totalnie użyła takiego sformułowania wynajmie się, naprawdę tak, to usłyszałam. Tak, bo jest to, znaczy nie widzę w tym nic złego zupełnie, jeśli mam być szczera. Wynajmie się. W ogóle, ale co jest złego z tym, pani poseł? Co jest złego? Wynajmie się? Naprawdę nie brzmi to pani jakoś, nie rezonuje z niewolnictwem, ze sprzedawaniem. Dobra, to ja szukam w tej chwili synonimu i zaproponuję, że będzie, jeśli panią to tak bardzo razi i to jest problem. Szok. Ona nie wiedziała, że ludzie najmują się do różnych prac. Trochę to wygląda, jakby była w jakiś sposób zaprogramowana. Zostawcie słupka i siema.